reprezentuję Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Studium Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i na stoisku prezentujemy prezentujemy salę treningowo-szkoleniową do praktycznego szkolenia operatorów maszyn. Chcemy i promujemy technikę symulacji jako skuteczną technikę w szkoleniu praktycznym operatorów maszyn. Czyli uczymy operatora w warunkach jemu przyjaznych, bezpiecznych, w trudnych scenariuszy, trenujemy trudne scenariusze na placu budowy po to, by potem, gdy wejdzie na maszynę rzeczywistą, był już przygotowany do pracy, był przygotowany do dalszego szkolenia. To jest wstępny etap szkolenia operatorów maszyn. Etap końcowy odbywa się na maszynie rzeczywistej. I jako instytut prowadzimy badania w tym zakresie. Badamy skuteczność tej techniki symulacji i jej efektywność na wynik końcowy, na jakość końcową szkolenia praktycznego. To jest nasze zadanie. Więc tutaj nie są symulatory, tylko jest sala treningowo-szkoleniowa.